Witamy oba ze strony, gotowe do rozpoczęcia drugiej części spotkania. Witamy również arbitrów dzisiejszego spotkania. Przypomnę, zawody prowadzi pan Eliasz Pawlak, a jego asystentami są panowie Dawid Maciejewski i Piotr Bacia. W obu zespołach mamy zmiany. W drużynie gości na boisku pojawili się z numerem 11 Jakub Janasik, a z numerem 22 Krystian Król. Natomiast w zespole gospodarzy w miejsce kontuzjowanych w końcówce pierwszej części gry Michała Sztańkę i Tomka Pdęgi na boisku z 11 Adrian Markel i z numerem 4 Przemysław Lisiecki. Liszewski wszedł, dlatego tak, jednak nie może być. Zostań wysoko! Mamy, żeby nie zbiegł, mamy! Nie gra, tu ci piłę. Thank you.
Dawaj, Lisu, chodź, chodź, chodź. Blisko siebie, Silva, dawaj, mocno. Zbieramy piłę. Niebo, brodę! Niebo, brodę! Niebo, Nie na raz! Wyżej! Wyżej! Wyżej!
Przyjdzie. Trzymaj!
Dzieła w górę. Thank you.
W zespole gospodarzy żółtą kartką ukarany został grający z numerem 9 Krzysztof Wolkiewicz. Kurwa!
Miki! Obudź mi się! Zmiana w zespół gospodarzy, boisko opuścił graczy z numerem trzeci Mikołaj Ort. Dziękujemy Mikołajowi za udział w dzisiejszym spotkaniu, a gry z numerem drugim wszedł Mikołaj Dobrzykowski. Jest to 6. On trochę później, 6.
Bo on skończył 55 prawie. Czyli był już 30. Po 30. Tak, tak, bo on później zabrał pracę. Boisko opuszcza granice z numerem 6 Kacper Fiska, któremu dziękujemy za występ w dzisiejszym spotkaniu, a do gry z numerem 14 wszedł Mateusz Piechowiek. Ja pierdzielę! Ale ten co zrobiliście? Dziękuję.
i podnieść. Żółtą kartką ze swojej gości ukarany został Wiecław IX, Sebastian Ginter. Przed Łukasz Duszkiewicz.
Dawaj, 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 daw
Ja pierdolę!
To był ostatni gwizdek pana Eliasza Pawlaka. Zakończyło się spotkanie pomiędzy Mielną a Bałtykiem Koszalin. W emisji 1 do 1 bramki dla gości zdobył Bartłomiej Putno, wyrównał Rafał Leśniewski. Dziękujemy piłkarzom obu drużyn za grę w tym spotkaniu.